Siemanko, witam w kolejnym odcinku z cyklu GSP Wyjaśnia. Dzisiaj porzucimy sobie kilka ważnych kwestii, między innymi opowiemy o gangu agresywnych kogutów, zwanym również Angry Birds lub gang policyjnych podpierdalaczy, na czele którego stoi oczywiście najsztywniejszy git polskiego internetu, oczywiście tylko na wolności. Wolnościacha. No i w jego skład wchodzą tradycyjnie sami konfidenci, czyli Peterek PP, Gawron oraz Sobota. Co oni tam robią, oprócz donoszenia, nie wnikam, raczej nawet nie chciałbym wiedzieć. Ważne jest, że gdzieś tam prowadzą kampanię oszczędz na nasz temat. Próbują usprawiedliwić swoje haniebne królewskie czyny tym, że na przykład miałem syf na chacie, bo wywodzę się z patologii i moja chata zawsze taka była, że były graffiti na ścianie i tak dalej. No tak się wychowywałem. Albo tym, że psychotrop odkleił się na jakiejś imprezie i trzeba było go związać. Gdzieś tam to są ich usprawiedliwienia na swoje haniebne kurewskie czyny, czyli krótko mówiąc próbują odwrócić kota ogonem, a przede wszystkim odwrócić uwagę ludzi od tego, co jest tutaj naprawdę ważne. Wedle biblijnej zasady, aby być dobrym człowiekiem, jak chcesz widzieć drzazgę wokół brata swojego, to powinieneś widzieć przede wszystkim najpierw belkę w swoim własnym oku. Czyli zacznę od nas. Powiem wam tak. My nie jesteśmy idealni, nie jesteśmy jakimiś sztywniakami pokroju Roberta RS czy wolnościachy. Nie chodzimy spięci, podpięci. Och, tylko z tym podpięciem to chyba, że trzeba. No i oczywiście mamy masę wad, ale żaden z nas nie jest takim paskudnym osobnikiem, który donosi, a ktoś, kto okazałoby się, że jest donosicielem, zostałoby z ekipy pogoniony. No i tutaj macie przykład wolnościachy i Peterka. Muszę wam przyznać, że jest to moja wina, że oni gdzieś tam zaistnieli w opinii wśród publiki po prostu, że zaistnieli. Myślę, że gdyby nie ja i reszta chłopaków, to gdzieś tam niewiele osób by o nich usłyszało. Wiecie, no to jest moja wada. Ja mam za dobre serce, często gdzieś tam ufam ludziom, próbuję pomóc w ciężkiej sytuacji, no i bardzo często się na tym zawodzę. Mimo, że bardzo często się na tym zawodzę, to nie znaczy, że ja zamierzam przestać być życzliwym dla ludzi, dawać szansę. Uważam, że zawody są warte tego, jeżeli nawet stu mnie zawiedzie, to jak znajdę tego jednego prawdziwego, to jestem wygrany. No i ja się tutaj w tej sytuacji czuję bardzo wygrany, bo ci osobnicy no, nie mają życia, nie? Że tak powiem, ich farmazon, o tym, kto to za nimi nie stoi, wszystko zweryfikowałem i każda z tych osób mówi, że wcale za nimi nie stoi, a co więcej, że na nich pluje. Ale do tego przejdziemy dalej. Zacznijmy od tego, co gdzieś tam publikuje chora psychicznie, znaczy oni publikują, ale gdzieś tam wyciągnęli to od chorej psychicznej dziewczyny, co później wam pokażę, która jest uzależniona bardzo ciężko od leków i różnych innych takich nieprzyjemnych rzeczy i oni bazują na jej chorobie, nie? No i ona tutaj opowiada, że całe Pomorze wbija chuj w jego farmiaki za to, jak postąpił ze mną, nie pozwolił mi wrócić do domu, dymając natkę, a na psycho ja ci znajdę papiery, obiecuję. No i tutaj jest przede wszystkim bardzo ważna rzecz. Typiara, który jest turbo farmazonem, obiecuje, że znajdzie papiery na psycho. On to wstawia, ten Peterek, prawda? No dobrze, no to w takim razie Peterek, masz 2 tygodnie, żeby załatwić te papiery, skoro tak mówisz, że są papiery na psycho. Jak nie, to trzeci chuj ci w dupę. Trzeci, bo już 2 już tkwią tam tak na stałe, nie?
Oczywiście takich papierów nie ma, no i to jest bzdura. Ta dziewczyna na nich tak samo gada, co później wam pokażę, ale ona jest po prostu farmiakiem, nie? Bo no, jest chora psychicznie, ma zaburzenia borderline, jest bardzo ciężko uzależniona, jest w ciężkiej sytuacji. I tutaj ja bym chciał was prosić, żebyście nie potępiali tej dziewczyny, tylko żebyście spojrzeli na nią jak na osobę chorą. Jeżeli ktoś z was kiedyś gdzieś się trafi, to mam nadzieję, że postara się jej pomóc jak chorej osobie, ale z bardzo ograniczonym zaufaniem, bo ona też okrada osoby w swoim otoczeniu i straszne farmazony później wymyśla, nie? Co tutaj dalej mamy z takich rzeczy? Zaczynamy od rzeczy na RTG, nie? O, już scena jest tutaj u nas. To nie? O! Kolejna rzecz, że ja się tutaj na przykład znęcam nad babcią. Tam są dwa pokoje, na wprost mowę, to znaczy mój taki znajomy tam coś przewijał, ale ona miała swój pokój, nie pokój, miała normalnie osobny pokój, kibel osobny, osobne wejście, byłem tam. I tutaj Peterek próbuje tymi screenami gdzieś tam udowodnić, że ja znęcałem się nad babcią, bo zamykałem ją w drugiej części domu i dlatego ona była znęcana, było znęcanie nad nią. To, że ktoś ma swoją połowę całą domu z własną łazienką i kuchnią, nie ma nic wspólnego ze znęcaniem. A czy babcię zamykałem tam? W momencie, kiedy demencja była już w bardzo wysokiej fazie, to czasem trzeba było babcię przymknąć na jakiś czas te drzwi, prawda? Żeby po prostu nie wyszła gdzieś na zewnątrz i się nie zgubiła. Natomiast drzwi od domu pomiędzy moją częścią a jej zawsze były otwarte, że mogła przyjść, coś się zapytać, a nawet powiedzieć: Maciuś, bo chciałabym wyjść tam, czy nie wyszedłby ze mną, albo czy Adam by nie wyszedł, nie ma problemu. No i zawsze tam gdzieś tam babcia była dbana. No już pod koniec to babcia w ogóle nawet nie wychodziła, ale bywały momenty, że no babcia gdzieś wychodziła i się po prostu gubiła i trzeba było jej szukać. No i chciałbym wam powiedzieć, że w ogóle opieka nad schorowaną starszą osobą to jest bardzo ciężka sprawa, bardzo, bardzo wiele trzeba na to serca poświęcić, ale jest to sprawa, która jest warta swojej ceny. I uważam, że nad naszymi starszymi powinniśmy się zawsze opiekować. Oczywiście jak możemy, no bo wiadomo, że są też takie przypadki, które wymagają na przykład hospitalizacji, prawda? Natomiast w pierwszej kolejności zawsze wola starszej osoby, nie? No dobra, co tam jeszcze było? A, właśnie, no i tutaj na przykład taki przykład dam wam. Jedna z moich przyjaciółek takich... gdzieś tam wiadomości, ja dostałem setki, nie będę wam wszystkich publikował, bo naprawdę mam taki ogrom materiałów na temat tej sprawy, że nie zdążyłbym tego wam pokazać nawet w 2 godziny. Więc po prostu pokazuję część. No i tu spójrzcie, jakie to jest oburzenie. Jakim prawem oni mówią, że nie szanowałeś swojej babci? Widziałam, jak było. Wiem, że kochałeś ją, szanowałeś. To ostatnie, co okazałoby się prawdą. Nienawidzę niektórych ludzi, jebane śmiecie. No i takich wiadomości dostałem setki od osób, które po prostu gdzieś tam spędzały ze mną czas, bywały u mnie w domu i wiedziały, że ja idealny nie byłem, bo nieraz też się na przykład z babcią pokłóciłem, zdenerwowałem się, bo babcia gdzieś tam już w takich ciężkich fazach choroby potrafiła na przykład powiedzieć bardzo przykre słowa, których później żałowała. No i na przykład złość nie raz powiedziałem jej coś niemiłego, oczywiście, że tak. Ale później żeśmy siedzieli razem, płakaliśmy się, przytulaliśmy i ten, i jest, to jest rodzina właśnie, rodzina. Niektórzy mogą nie rozumieć, jaką jest wartością, ale dla mnie jest bardzo, bardzo dużą wartością i też prawda jest wartością. Do tego ja nie kłamię, nie wybieram się, nie ukrywam niczego i nienawidzę farmazoniarzy. No cóż, no, zacznijmy w ogóle może od Peterka. Bo to jest bardzo ciekawy osobnik. Wszystkich, że tak powiem, materiałów, które mam na temat tego pana, wam tu nie zamieszczę. Jak ktoś będzie chciał, to odzywajcie się, to ja jeszcze taki przygotuję wam specjalny pakiet materiałów o nich wszystkich w linku do WeTransfera i będę wam po prostu przesyłał. Zacznijmy od takiej prostej rzeczy, papiery.
No i tutaj ja może trochę się przybliżę. Jest tu na przykład tak. Ja nie przyjechałem pod adres, gdzie mieszka Tomasz Wiech. I moim celem nie było strzelanie w kierunku domowników. Nie jechałem tam z agresem do strzelania. Ja pojechałem tam, aby powstrzymać Tomka przed spaleniem sklepu mojej mamy, Agaty Garczyńskiej, która ma 3 sklepy przy ulicy Słowackiego, w tym jedno naprzeciwko kamienicy, w której zamieszkuje Tomek. Zacznijmy od tego. Peterek WP, wielki uliczny raper, który śmieje się z patologii w moim domu, a tak naprawdę zwykły bananowiec, którego matka ma 3 sklepy i podtyka mu wszystko pod nos, zarzuca mi, że babcia mnie utrzymywała. No a sytuacja wygląda zgoła inaczej. Jego matka nieraz płaciła jego długi i różne inne takie rzeczy, ale to już są sprawy rodzinne. Jakbym miał może mamę, która ma pieniądze, może też by się tak zachowywała i na pewno nie jest to nic złego. Natomiast zła jest hipokryzja, którą on prezentuje. No i wracając do tych papierów. Mówi tutaj, że chciał spalić sklepy należące do jego matki. I tutaj nie ma czegoś takiego jak ustalenie międzyspólnicze, ponieważ on ujawnił prokuraturze przestępstwa, o których ona wcześniej nie wiedziała. To znaczy, że nawet gdyby się dogadał z tymi wspólnikami, to i tak takie zachowanie było krzywe. Dlaczego? Teraz wyobraźcie sobie, że ten Tomasz Wiech, który jak tam Peterek mówi, że to jest konfident. Ja oczywiście papierów nie widziałem, ale nie ma to znaczenia. Nawet gdyby był, nawet zakładając, żeby był, tak? Peterek ujawnia przestępstwo, o którym prokuratura nie wiedziała. I teraz ten chłop, powiedzmy, że jest konfidentem, prawda? I prokuratura mówi tak. No pan tu zlecił spalenie sklepu panu Patrykowi. A on mówi tak, tak, zleciłem. A prokurator mówi tak. A komu pan zlecił? A on mówi, no Michałowi, Andrzejowi, Krzyśkowi. I w tym momencie, a na przykład Michał, Andrzej i Krzysiek nie wiedzieli, że to jest konfident i pojechali na robotę po prostu sobie. Idą siedzieć. I co się dzieje wtedy? No właśnie. Dlatego jest całkowicie zakazane ujawnianie prokuraturze przestępstw, o których ona nie wie. I to każdy chłopak taki z ulicy wie. Peterek też to wiedział i to, co zrobił, zrobił świadomie ze względu na to, że jak mawia murzyn ZDR, zafalowały mu nogawice w obliczu wyroku. Nie wiem, czego my się spodziewaliśmy, że będzie inaczej. Przeczytajcie sobie te papiery, jak chcecie. Dokładnie, już całości nie będę czytał. Mamy tu drugi papier. Mamy tutaj wyszczególnienia. Chciałbym złożyć wyjaśnienia. W dniu zdarzenia w godzinach popołudniowych zadzwonił do mnie Tomasz Wiech z numeru zagranicznego WhatsApp. W telefonie mam wpisanego go kwadrat. I tutaj jest taka rzecz, której większości osób by nie zauważyło. W telefonie mam wpisanego go kwadrat. Czyli on wymieniał prokuraturze, kogo ma jak wpisanego w telefonie? Czyli co? Czyli prokuratura uzyskała sobie dostęp do jego telefonu, a no właśnie, tutaj nie będziemy spekulować, skąd uzyskała ten dostęp, ale w obliczu jego wcześniejszych zeznań można się domyślić. Tutaj mamy to samo. No i jeszcze mamy tutaj obudziłem się na drugi dzień i powiem wiadomości z Tomkiem, w której groził mi zniszczeniem sklepów i zobaczę, kto mnie przewiezie z Krakowa. I potem zadzwoniłem do pani Angeliki z numeru Sylwii. W tej rozmowie przeprosiłem ją, że jeśli chce, to niech idzie na policję, ale ja chciałem ją przeprosić, że jestem w stanie, nie jestem w stanie powiedzieć, czy groziłem pani Angelice i tak dalej, i tak dalej. Nie celowałem w okna, nadmieniłem, że bardzo żałuję tego, co zrobiłem. Zobowiązuję, że naprawię szkodę. Tutaj wskazał prokuraturze, gdzie były wiadomości, gdzie były jakieś groźby i tak dalej. No, co ja mam więcej wam powiedzieć, mordy? Zlecenie pobicia, groźby, ogólnie koślawa rzecz. On tam gada, że o, tu branie jakiś nawózek, że z tym się dogadał, z tamtym. Nie, oni się po prostu tam wszyscy praktycznie, no może nie wszyscy, ale większość z nich po prostu tam się rozjebała do tego i jakby w świetle
takich prawdziwych zasad, które Peterek mówił, że wyznaje, no to jest to koślawe wszystko, co tam zrobił. Koślawe są też najróżniejsze inne jego zachowania. No, zacznijmy od tego, że kręcił masę różnych krzywych afer, między innymi swojej kobiecie, że mu dupy nie daje. Cytuję, napisał, czy uważacie, że jest to normalne, że kobieta przez miesiąc nie uprawia seksu ze swoim chłopakiem, i wstawił to na Instagrama. Nie wiem, czy uważacie, że takie wstawianie czegoś takiego o swoich kobietach jest w porządku. No, ja uważam, że nie, że w ogóle mieszanie swojego życia prywatnego do internetu nie jest w porządku, ale znaczy takiego prywatnego, nie, jak seks ze swoją kobietą. Dobrze, no to teraz kontynuujmy. Peterek oczywiście w Przemyślu jest pogoniony już od bardzo dawna. Gdzieś tam wcześniej miał różne wojny z jednej, z drugiej strony, ale później jak my już go odbiliśmy i odbili go chłopaki z Krakowa, to już przestała być wojna, tylko zaczęło być pogonienie. No i po prostu Peterek jest od dawna już pogoniony. Na to mamy między innymi takie zabawne, ale graffiti różne na przykład, nie? Od niego Peter Confident. Koluś Cygan Peter Banda. Nie powiem tego słowa, bo mi zablokują. Jest to słowo niecenzuralne. Na C, kończące się na L. Kolejny z tym skrótem CWL. Może to rejestracje Peterka są czy co. No i tutaj jeszcze dodam wam takie podsumowanie grafów. To jest od, nie będę tu ksywy go wymieniał specjalnie, tą ksywę usunąłem, ale to jest od takiego chłopaka dobrego, od niego z miasta, co jest szanowany. I tutaj napisał, nie bez powodu w Przemyślu są te napisy. I nie bez powodu one są. Peterek był już kilka razy wyjaśniany, gdzieś tam dostawał szansę raz za razem, bronił się tym czy tamtym, bo to jest taki typowy cwaniaczek, aferzysta, który gdzieś tam za każdym razem jak coś odjebie, to obraca kota ogonem, stara się oczernić drugą stronę w taki sposób, że bardzo dużo osób mu wierzy. No ja nawet przez pewien czas mu wierzyłem, no ale teraz już, że tak powiem, nie nabiorę drugi raz. Tutaj takie klasyczne zdjęcie, wszyscy znamy, jak dostał w pierdol za swoje zachowanie. I zgazowany, zapłakany przepraszał. Co bym tu chciał jeszcze nim dodać, bo już długo bardzo o nim mówię. Chciałbym wam jeszcze puścić taką fajną klasykę. Obejrzyjmy sobie wspólnie jazdę, którą miał w kryminale, jak został, nie powiem właśnie, że został schowany do wora, bo on nie został schowany do wora, bo on zawsze był zwykłym frajerem, ale gdzieś tam został sprowadzony wtedy do pionu, aczkolwiek nieskutecznie, bo kaczor BRS po prostu jest też nieelegancki i bardzo dużo osób w to nie uwierzyło, ze względu po prostu na to, że kaczor gdzieś tam ma bardzo dużo za uszami, ale jedną rzecz wam powiem. W tym całym bifie Peterka i kaczora, cokolwiek by nie mówić o kaczorze, to kaczor przynajmniej nie jest konfidentem. I według mnie i moich przyjaciół, no, Peterek sam sprawił, że jego diss jest przegrany. Bif. Peter, pucuj się! Kaczor BRS, popalone styki, słuchaj, teraz ja mówię, zamknij cipę! Słuchaj, kurwa, lamusie, jeździsz po całej Polsce, śpiewasz, kurwa, piosenki, ubliżasz ludziom, kurwa, gangsterskie nuty jakieś, kurwa, nagrywasz, a nie grypsujesz i nigdy nie grypsowałeś, bo ci mama nie pozwoliła, ty, kurwa, frajerze. Będziesz teraz ze szmatą śmigał po peronce, ty, kurwo, jebana. Dostałaś na cipę ostatnio. Widzę, że nie słychać. Zróbmy to inaczej. Ja po prostu puszczę tutaj na kobieta na policji. No i dobrze.
nie. Tutaj widzę sobota. O, jest. Peter z PP zostaje pogoniony. Już wam pokazuję. Przechwytywanie okna. O, i mamy okienko przechwycone. Peter, pucuj się! Kaczor PRS, popalone styki, słuchaj teraz ja mówię, zamknij cipę! Słuchaj kurwa lamusie, jeździsz po całej Polsce, śpiewasz kurwa piosenki, ubliżasz ludziom kurwa, gangsterskie nuty jakieś kurwa nagrywasz, a nie grypsujesz i nigdy nie grypsowałeś, bo ci mama nie pozwoliła, ty kurwa frajerze. Będziesz teraz ze szmatą śmigał po peronce, ty kurwo jebana. Dostałaś na cipę ostatnio, zostałaś wyjebana z miasta i już kurwa z klubu tak samo jesteś wyjebany. Ty jebany kurwa feściarzu kurwa. Bierz kurwa szmatę i zapierdalaj kurwa gajówę myć i pisz tam jebać cię kurwo! Jebać cię teraz! Jebać! Jebać! Jebać cię kurwo! Jebać cię teraz kurwa z PP! No i no, myślę, że całości nie będziemy musimy oglądać. Ja tutaj wam jeszcze dodatkowo puszczę, tylko nie wiem czy na tym telefonie. Nie wiem czy mam to na tym telefonie właśnie. Tutaj kolega były Peterka na temat Peter. To grypsujący chłopak, tak? Tak samo przecież chodził i szukał ludzi na mnie. Wiecie, zasadowy. Pierwszy ruszyłem w to dziwko jebano. Wiadomo, nie? Się że jakby go chwycił swoje nie o to chodzi, ale sztywniutki. Kurwa, normalnie nie trawię tej feściny jebany. Kurwa, to gorzej niż fest, gorzej niż kurwa wszystko, bez kitu ci gadam, nie? A zresztą sam wiesz, jak jest, ziomek, nie? Normalnie tam oznaczaj, podsyłaj czy coś. Normalnie będą udostępniał. Jeba te kurwy, nie trawię tych dziwek. No i macie tutaj wypowiedź na temat Peterka. Ale takich odpowiedzi jest bardzo, bardzo dużo. Mam bardzo dużo takich materiałów. Bo mówię, no wszystkich gdzieś tam wam nie jestem w stanie tutaj w jednym odcinku pokazać. Jako, że o Peterku już sobie porozmawialiśmy, no i wyjaśniliśmy kim jest. Jest typowym feściarskim śmieciem, konfidentem i taką cwaniurą. Cwaniurą, to jest taka cwaniurka właśnie. Gawron. Ale o Gawronie, czyli kolejnym członku gangu policyjnych podpierdalaczy. Zacznijmy od tego, że Gawron przyznał się do tego nawet sam, rozjebał się już wiele lat temu. Wszyscy o tym wiedzą od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Marcin Wolnościacha, wiedząc o tym, że jest taka sytuacja, gdzieś tam lata z nim, całuje się, podaje sobie rączki. No, nie wiem, czy tak przystoi na takiego sztywnego gita, żeby takiemu panowi, co przy ksywie powinien mieć CWL, takie trzy litery, czy powinien mu tak podawać rękę, ale no, wiecie jak to jest, no, na ochronkach równie różnie gadają, może mu tam pozwalali. Zacznijmy od papierów. No, mamy tutaj papiery, no i to gdzieś tam jest bardzo jasne. Gawron zeznaje po tej awanturze. Ja i Krzysztof, wykorzystując zamieszanie, wynieśliśmy ze sklepu takie zbiorcze opakowanie różnych rzeczy. To były suplementy diety na potencję, guarany, jakieś inne tabletki. Ja zabrałem też kilka paczek papierosów. No i no, nie chcę się tego wszystkiego już czytać. Możecie sobie przeczytać całe, zatrzymać. No jest tutaj czarno na białym,
gdzieś tam dalej takie wypowiedzi na temat Gawrona, jak rozsyłałem to nie gdzieś tam chłopakom, to wręcz śmiechem mnie gdzieś tam zbywali, że no, to jest już tak oczywiste u nich w mieście, że tego nie trzeba mówić, nie? Z Gawron to został pogoniony z Zabrza, a tu wszędzie na niego jest zmalowane na ścianach z tego co widać. I tutaj mówię, Wolność Czecha, Pseudogit, Gawron, Peterek, PP oraz Sobota się ruchałem nawzajem. No, też przez zwykłe kondony pęknięte, oni się nadają. No i tak 99% gdzieś tam odbiorców podchodzi do tego w taki sam sposób. Zresztą się nie dziwię, no bo po prostu oni się brzydko zachowują. Nie chodzi o jakieś mordy. Chciałem wam w ogóle powiedzieć, że tu nie chodzi o jakieś sztywne zasady, grypsowanie na wolności, czy inne tego typu debilizmy. Tutaj chodzi o zwykłe człowieczeństwo, o bycie normalnym, dobrym człowiekiem. Ja mam nadzieję, że moje filmiki i w ogóle cała działalność RTG zakończy w końcu etap, w którym opinia publiczna gloryfikuje tych wszystkich gitów na wolności, czyli Roberta RS, właśnie Wolnościachę, Miśka z Nadarzyna, takich, którzy udają sztywnych, a tak naprawdę robią to tylko i wyłącznie dla własnej korzyści, dla sztucznego hajpu, oszukują młodzież, żeby zarabiać jak najwięcej, żeby ich omamiać. W taki sposób działali gangsterzy w dawnych latach, dlatego w większości ci, którzy gdzieś tam teraz działają medialnie, byli gangsterzy, to właśnie są takie osoby, które próbują stosować te same metody. Teraz te metody nie działają, bo mamy internet. Najzwyczajniej w świecie i tam w internecie nic nie ginie, każdy wie kto kim jest. Chociaż no też nie do końca, ten internet jest też łatwo oszukać niestety i no i tak właśnie budują się kariery takich zawodników. Papier był, wypowiedź A. No, jeżeli chodzi o Gawrona, no to skąd te trzy litery CWL powinien mieć przy ksywie? Stąd. Tutaj jest filmik, znaczy filmik, zdjęcie ocenzurowane, ale zapewniam was, że odbył on niemiłą sesję, w której gdzieś tam w jego tak zwanym rektum znajdowały się najróżniejsze przedmioty. Jest to oczywiście poplecze tego pokłosie, poplecze, pokłosie jego brzydkiego zachowania i bardzo słuszne. Tutaj może dodajmy, jak został oblany moczem przez człowieka z tatuażem. Kubeczkiem moczu dostał w twarz. Wszyscy, którzy tam byli, wiedzą, że to był mocz. Było to bardzo wyraźnie czuć. Wszędzie wokoło. No się tam zasłaniał gdzieś, że to była woda, że coś nie była. No i tutaj mam ocenzurowane graffiti, no bo gdzieś tam na Instagramie mnie zgłaszali za te graffiti. Tylko tutaj też musiałem je ocenzurować. Nie są to małe graffiti, tylko to są naprawdę takie duże graffiti gdzieś tam u niego na osiedlu, które po prostu całe osiedle informują o tym, o czym już wiedzą, nie? Tutaj kolejne takie graffiti, nie? Też również niestety ocenzurowane. No, chciałbym dodać, że jeszcze gdzieś tam oczernił takiego tego chłopaka, człowieka z tatuażem. Ja go tak dobrze nie znam, więc też nie chcę, żebyście tak postrzegali mnie, że ja gdzieś tam znowu kogoś gdzieś tam biorę i ten... Nie, nie, tu chodzi o samą tą sytuację. Chodzi o to, że on pomówił go, że zmuszał dziewczynę do prostytucji rzekomo i że ją zgwałcił. Zacznijmy od tego, że ta kobieta to była jego żona. Technicznie rzecz biorąc, jakie jest prawdopodobieństwo na to, żeby chłop zgwałcił własną żonę, która no, gdzieś tam na co dzień spełnia z nim obowiązek małżeński, a co więcej, zostawił ją, bo zaczęła się prostytuować. I ona jest znaną prostytutką. Ona do dzisiaj gdzieś tam ma ogłoszenia. Na przykład tutaj macie ogłoszenie jej takie z Roxy.
Ja tych ogłoszeń mam dużo więcej, bo ona na niejednym, że tak powiem, pracowała. No i teraz wyobraźcie sobie sytuację, że kobieta zaczęła mu się puszczać, więc ją zostawił, prawda? No i później gdzieś tam konfident, jak zwykle groźbami pewnie i metodą kija i marchewki, namówił ją, żeby zaczęła gadać jakieś tam głupoty na niego. No i gdzieś tam oczernia chłopaka. Po pierwsze, ta, że zmuszał ją do prostych. Gdyby ją zmuszał, prawda? No to czemu ona się teraz dalej kurwi, skoro ją zmuszał? To logika, więc tu już jest kłamstwo jedno. Skoro jest jedno, to z tym gwałtem to też jest kłamstwo. Rozwiązła dziewczyna taka jak ona, która po prostu się kurwi. Myślicie, że ona by mu nie dała, tym bardziej, że po ślubie byli? Żyła, mieszkała z nim? Proste, że mu dawała, kiedy chciał, więc nie musiałby ich gwałcić. Jest nielogiczne i jest to kłamstwo i paskudne pomówienie chłopa, który sam został zgwałcony. Może to być po prostu gdzieś tam taki jego uraz i może dlatego on w taki sposób gdzieś tam szufladkuje innych ludzi. Kontynuując dalej. Ciekawy temat, sobota. No bo jeżeli chodzi o sobotę, no to sobota gdzieś tam został, zrobili z niego konfidenta. My chcieliśmy tę sprawę wyjaśnić, ja chciałem mu pomóc, naprawdę, bo uważam, że to, co zrobił Robert w tamtej sytuacji, było nieuczciwe, niesłuszne. Gdzieś tam chłopak był nieświadomy do tego, że jest do większej sprawy, wziął kapusia na wózek, przypucował się do tego, co zrobił sam, nie pogrążając nikogo, na początku oczywiście. No i później się okazało, że ten chłop został 60-tką, że gdzieś tam tego zeznania pogrążają innych chłopaków. No i w takiej sytuacji chłopaki powinni przyjechać do niego i powiedzieć, że jest taka sytuacja i gdzieś tam go pokierować, w jaki sposób powinien zmienić zeznania, a nie go naliczać, od razu robić z niego konfidenta. Bo później, jak on już, że tak powiem, opinia publiczna uznała go za konfidenta, no to on stwierdził, że nie ma nic do stracenia, no i zaczął być tym konfidentem. Ale zacznijmy od sprawy, o której się dowiedziałem w ogóle bardzo późno, bo ja nie śledzę takich, tych wszystkich rapowych gazet i tak dalej, że on dzwonił na swoją babę na policję. Ja o tym nawet w momencie, kiedy rozkminiałem tą sprawę, ja nawet o tym nie wiedziałem jeszcze, o tym mnie uświadomił Andrzej, nie powiem jaki, ale Andrzej wie, o kogo chodzi. Pozdrawiamy zresztą serdecznie Andrzeja. Pamiętam, że właśnie była taka sytuacja, że ja chciałem rozmienić te papiery w sobocie i już mu prawie podawałem rękę. I przyszedł Andrzej z chłopakami i mi tą rękę zbił, mówi nie podawaj mu, nie podawaj mu, nie? A ja mówię, czemu? Przecież tam była krzywa. On mówi, nic nie było krzywe, nie? I zaczęliśmy to wszystko rozkminiać, wszystko mi chłopaki pokazali. I był tam również Marcin Wolnościacha, to jest najważniejsze. I wspólnie ustaliliśmy, że jebać sobotę i sobota dostał tam w papę, czego pokłosiem był ten filmik. I słuchajcie, jego baba zadzwoniła wtedy na policję. Ta policja rzeczywiście przyjechała, wszyscy musieli uciekać, no był naprawdę, była gruba rzecz. No i później wrócili wszyscy, jak ta policja już pojechała, wszyscy wrócili, kurwa, go wyjaśnić i wszyscy tam stoją, mówią, kurwa, co ty jebałeś, twoja baba na policję dzwoniła. No i ja rozumiem, to nie on dzwonił, tylko jego baba. Ale powinien powiedzieć, kurwa, panowie, przepraszam was, kurwa, do tej baby powiedzieć, pojebało cię, co ty zrobiłaś, kurwa. A on mówi tak. Czekajcie. Ja tutaj wam dodam to. O, dobra. I teraz dodam wam przechwytywanie okna. Jeszcze raz przechwytywanie ekranu, właśnie. Jeszcze raz przechwytywanie okna.
Czekajcie sekundkę. Coś nie mogę go przechwycić. Czekajcie. Już wam pokazuję wszystko. Sekundeczka. Się wcześniej mogłem. Może jeszcze raz włączę i wyłączę. A w międzyczasie, zanim to wam włączę, to wam pokażę papiery. Przeczytajcie sobie całe te papiery. O, jest. Dobra, to czekajcie. Ja wam pokażę tutaj, żebyście widzieli, oczywiście po głosie słychać, ale żebyście widzieli jasno i wyraźnie. Na środku mniej więcej, obok tego łysego chłopa z ochrony, macie Sobotę. Z bardziej z lewej strony ochroniarz go tam trzyma, niby z prawej strony widać ciemną karnację jego kobiety, właśnie tej, która dzwoniła na policję, czyli Liska Chytruska. No i no posłuchajcie. Od początku. No i dobrze, kurwa! Słyszycie? Patrz. Twoja kobieta na policję dzwoniła. No i dobrze, kurwa. Jeszcze raz. No i dobrze, kurwa! No i dobrze, kurwa. I pruje się jeszcze. I to był ten moment, w którym Sobota najzwyczajniej w świecie został już oficjalnie pociśnięty przez naszą ekipę, między innymi przez Wolną Siachę. On był wśród ludzi, którzy zdecydowali, że jebać i tak dalej. No i teraz w momencie, kiedy się zimbuja, no to jakby ciąży na nim to wszystko, co na Sobocie, nie? Skoro buja się z nim świadomie, no to tak jakby był sam konfidentem. Zresztą z nimi wszystkimi. Dalej, to jest jeden papier na Sobotę, to jest drugi papier na Sobotę, wszystko z podpisami, widać oryginalne. Możecie sobie poczytać. Gdzieś tam tą Sobotą nie będę się dużo rozwodził, bo to nie jest, że tak powiem, tutaj najważniejszy temat. Tym bardziej to jest bardzo przewałkowany temat. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Dalej. Porozmawiajmy o Patrycji, która gdzieś tam została przez nich wykorzystana. Jej screeny i tak dalej. Tak jak mówiłem, mam nadzieję, że nie będziecie tej dziewczyny potępiali, bo to jest dziewczyna, która jest po prostu chora. Ma zaawansowaną mitomanię, zaburzenia borderline. Zaraz wam to pokażę. Ona mówi, że gdzieś tam ona mnie utrzymywała, że coś tam. Spójrzcie, czekaj, bo chwilowo jestem bezdomna. Trap został na starym. Facet mi się odkleił na głodzie i kazał mi wypierdalać, bo Ksana nie dostał, twierdząc, że jest jadłon. A, no i właśnie. I tutaj jest też ta akcja, że Wolnościacha mówi, że ja odbiłem dziewczynę temu chłopu, nie? Tutaj ona mi się żaliła, jeszcze nie bajerowaliśmy, tylko żaliła mi się, że ją wyjebał z chaty i tak dalej. Jak on już ją wyjebał z tej chaty, to ona się z nim rozstała. I teraz patrzcie. Tutaj jest kolejny... kolejny screen. Masz coś do szamy? Bo ja dwa dni nic nie jadłam z nerwów. Taka utrzymywała mnie, nie? Ten, 340 Gdańską, mam krem z dyni, krewetki, mam steki, serki, szynkę, ser pleśniowy. A przejebane u mnie, kurwa, Steki, ser pleśniowy. Tutaj macie o tym, jak ona mnie utrzymywała, nie? Ona pisze, ja bez grosza, kurwa, nice. A ja mówię, ja też nie mam dużo, ale to, żebyśmy mieli na bilety plus na życie. I jeszcze, i tu jest cenzurowane, nie będę wam mówił, gdzie trzymam pieniądze, bo gdzieś tak trzymam.
Mam kilka kafli, więc nie zginiemy lajtowo, nie zginiemy, bo każdy nam pomoże bez lipy, gdyby co, grzyby co napisałem w ogóle, ale ona gdzieś to mnie utrzymywała, jak już jechała do mnie, to miałem cały czas, parę koła, może jakiś nigdy bogaty nie byłem, ale nigdy niczego jej nie zabrakło, ona pracowała, nie pracowała nigdy, więc zresztą większość moich dziewczyn i gdzieś tam ja zawsze pusty latałem, bo ja mam takie coś, że ja się uważam za głowę rodziny i staram się utrzymać wszystkich wokół mnie, nie? Fajnie jest, że oczywiście jak dziewczyna pracuje, to zajebiście, nie? Zawsze lepiej. Teraz może trochę lepszy jestem z pracy finansowej niż kiedyś byłem. Dobra, teraz tak. Co mówiła o Marcinie na przykład? Z tatą jadę niedurę, pewnie, ale to przypadkowo. Ja gadam z chłopakami na konfie. Marcin ma taką grubą aferę, ona przez sram mu do ryja, możecie przekazać. Pseudo gangster. No teraz, teraz jemu się żali na mnie i gdzieś tam, no ale no dlatego, że jest uzależniona i ma problemy z głową, nie? Tutaj dalej o tym moim braku hajsu. Ja tylko gotówkę. Zapłaćcie od razu, jak mogę prosić. Na którą mam być? Na pierwszą, centralnie, już przelając na konto hajs, więc lejtowo mam, żeby mu wpłacić w każdym momencie. Zanim, jak płaciłem za różne rzeczy, nie? Tutaj skąd? Nie z nią nie jestem, no bo wyjebała moich przyjaciół na hajs, na dużo pieniędzy, mnie oddała, zrobiła kurewski numer, bo ja rozumiem, że można kogoś wyjebać, bo to ulica jest bezwzględna, ale swoich się nie wypierdala, no ona to zrobiła, on nie wie, co się odjebało w wiki, czemu przepadło nam 40 koła, a miałam mu oddać, on ci i tak nie wierzy już od dawna, poważnie, to czemu ze mną gada, no gadał z tobą, już nie gada, bo po prostu chciał zyskać swoje pieniądze, Patrycja. No tutaj dalej, no to jest bardzo ważne odnośnie tych zaburzeń borderline, prawda? To ja mam kilka zaburzeń osobowości, musisz wiedzieć, robię swoje, ale mam osobowość zależną, borderline. Tym bardziej agresję i ochronę od norm społecznych to moja ścieżka. Piszę, żaden problem, ja też jestem pojebany. No, jestem pojebany, mam ADHD, ale nie jestem takim farmiakiem, nie? No i po prostu ta dziewczyna jest skrzywdzona, bardzo zaawansowaną mamitomanię, nie? Żyje w świecie, który nie istnieje i to też był jeden z powodów. W ogóle to ja byłem z nią z litości, nie? Chciałem jej pomóc, bo ja mam takie chore zboczenie, że jak ktoś wydaje mi się taki biedny, opuszczony, że potrzebuje pomocy, szczególnie kobieta, to od razu chciałbym pomóc, a jak chcę pomóc, to one wszystkie się zakochują, no i wiecie, jak się kończy, nie? Ale większość dziewczyn, którym nawet nie jestem, to bardzo mnie szanuje i ja szanuję je i gdzieś tam utrzymujemy kontakt. Bardzo niewiele się takich zdarza. Teraz nauczyłem się też nie ufać tak za bardzo dziewczynom i za bardzo się nie otwierać, dlatego też no, tamta nie ma jakichś tam podkładek na mnie, bo każdy z nas jest po prostu człowiekiem. Ja też jestem wrażliwy, czasem ryczę, wiecie, nie, to tego w ogóle nie wstydzę. Po kicie jak płakałem, pamiętacie wszyscy. Powiem wam tak, uczciwie, że jakiś taki inny chłopak, który by gdzieś tam nie podchodził do tego w taki zdystansowany sposób jak ja, to pewnie by użył takich rzeczy, bo ja miałem bardzo dużo rzeczy na tą dziewczynę, mam nawet filmiki, jak bierze do ust kulki analne prosto z dupy i mógłbym to wstawić na Pornhuba, zrobić jej problem, zrobić z niej gwiazdę, ale ja nie uważam, żeby to było dobre rozwiązanie, bo jest mi dalej żal tej dziewczyny i mam nadzieję, że ktoś z was kiedyś gdzieś ją trafi i może przemówi jej do rozsądku, pomoże jej, skieruje ją na jakiś odwyk. Taką mam nadzieję. Ale jak wyjdzie, no to wiecie, jak to jest. O, jeszcze wam powiem takie coś, co gadała o wolnościachu. Tak właśnie, pokazałem, jaki to jest farmazor. To poszukaj, ja pogadam z nim, ale ty wiesz, w końcu oddaję Ernestowi hajs. Już go tam powyjaśniali, będzie film jak maszczane do ryja. Ja mówiłem, że mam tu dużo ludzi, ale Marcin szczelnie do ryja, weź wyślij mi to, daję ci słowo na wszystko, że nikomu nie pokażę. Ona takiego filmiku nigdy nie miała i nigdy nie była w stanie takiego filmiku stworzyć, bo jest nikim. I znaczy, jest człowiekiem, ale jakby osobą, znaczy, przepraszam bardzo, ale
ale no, nie ma takiej mocy sprawczej, żeby coś takiego zrobić. Jakby tak samo jak gada o tych papierach na psychotropa rzekomych, czy tam o moim, nie wiem, znęcaniu się nad babcią, tak samo mówiła o Marcinie, że Marcin miał szczelne doryle. To oczywiście jest farmazon. Gdybym był tak jak Wolnościacha i Peterek, to bym wam mówił, że tak, Marcinowi szczeli doryle. Nie, nie szczeli jeszcze, ale... No jeszcze, ale widzicie po prostu, jaki to jest farmazon. Ten człowiek zdaje sobie sprawę z tego, kim ona jest, i wykorzystuje to mimo to, nawet zdaje sobie sprawę z tego, co ona mówiła o nim, tylko nie zdawał sobie sprawy z tego, że ja po prostu to mam wszystko zeskrinowane. No i przejdźmy do najważniejszego punktu naszego programu, czyli do najgorszego z nich wszystkich, czy Marcina Wolnościacha. Już wam tłumaczę, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Taki Marcin Wolnościacha, czemu taki Marcin Wolnościacha jest gorszy niż na przykład taki Ferrari? O, na przykład wam powiem. Co, powiem wszyscy, ale Ferrari, bo on się tam rozjebał. Tak, rozjebał się za dzieciaka i ogólnie rzecz biorąc, no teraz nie jest zagrożeniem dla nikogo pod takim względem, że wszyscy wiedzą, że tak było, nikt by z nim żadnego interesu nie zrobił, nie powierzył mu jakieś tam tajemnicy. A taki Marcin na przykład, zadając się z takimi konfidentami, gadając im różne rzeczy, no bo skoro się zadają, to gadają na najróżniejsze rzeczy. On im zdradza najróżniejsze rzeczy, a są ludzie, którzy myślą, że on jest sztywny i ufają mu, i mówią mu różne rzeczy, które później przez jego rozmowy z konfidentami dochodzą do służb. To jest jakby, no dlatego nie wolno się bujać z takimi kapustami. I dlaczego Marcin jest gorszy? Bo za te rzeczy, które Marcin gada swoim kapusiom, ludzie mogą myśleć na grube wyroki, a taki Ferrari po prostu kiedyś odjebał i chuj. Dlatego zdecydowanie taki Marcin Wolnościacha jest dużo gorszy od Ferrariego. I w ogóle tacy wszyscy, no, w stylu Roberta i tak dalej, no to oni właśnie tacy są. To oni są gorsi niż tacy zwykły, niż taki zwykły konfident, bo oni nie dość, że mają swoją armię konfidentów, to jeszcze im udzielają różnych rzeczy, a inni im ufają, bo uważają ich za wielkich gangsterów i dlatego ci konfidenci mają po prostu źródło informacji. Tutaj odnośnie tej, jeszcze dodajmy tej Szymonki, odnośnie Marcina, to akurat jest prawda, bo to akurat to ja wiem, że to była prawda. Ten mój bierze od niego przykład, tak, on powiada, że ma miliony, a śpi na kanapie u ludzi, więc tym bardziej nie widzę. I jeździ pożyczonym samochodem, a na materacu na ziemi, bo on tam nie miał gdzie spać, to spał u nich na materacu na ziemi. Mówicie, że mój dom był zajechany, ale to jest mój własny, własnościowy zajechany. Ty musiałeś sypać ludzi na materacu, Marcin. Patrzcie, Marcin uważa, że jest sztywnym gitem, tak opowiada wszystkim. Tutaj chciałbym wam puścić filmik, w którym podaje rękę konfidentowi, który jeszcze jest tą osobą z trzema literkami, CWL. A jak wszyscy wiemy, kto poda rękę CWL-owi, no nie może już być w gronie ludzi, po prostu najzwyczajniej w świecie. No i tutaj mamy filmik, w którym... Kto tu, widać, jak Marcin podchodzi. Stoi? Wolnościacha to oczywiście z jego z relacji jest. Witamy. Pyk, odchodzi. Pach! Widzieliście, jak podał rękę dla konfidenta? No i co? I dla CWL-a przede wszystkim. Dla CWL-a. Ale tutaj przyjeżdż Marcina z sobotą. To nie jest zdjęcie sprzed 5 miesięcy czy 10, kiedy jeszcze nie było to rozkminione, tylko to jest zdjęcie sprzed 2 tygodni czy niecałych 3, kiedy już są też filmiki, no ale nie będę wam wszystkie tutaj pokazywał, bo to nie o to chodzi. Przyjaźń z Gawronem, tutaj znowu z CWL-em, no i oczywiście co ja mogę wam powiedzieć na ten temat? Ja mam nadzieję, że te moje filmiki, tak jak mówiłem, będą końcem ery grypsowania na wolności, końcem ery kłamliwej pseudogangsterki. Mam nadzieję, że moje drogie mordeczki, nie będziecie dawali już temu atencji, że gdzieś tam, jak pojawi się taki kolejny Robert teraz, czy kolejny Wolnościacha, to nie będziecie obserwowali. Ja mam w tym też swoją winę, że w Robercie może nie, ale w tym, że taki Wolnościacha jest gdzieś tam, tak. Przyznaję wam,
że kiedy toczyliśmy wojnę z tymi Robertami, potrzebowaliśmy wokół siebie ludzi, którzy gdzieś tam będą nas wspierać, bo tam tych dużo było, trzeba było zebrać ekipę i przy zbieraniu takiej większej ekipy bardzo często idzie popełnić błąd. Stąd też do takiej wielkiej ekipy po prostu zazwyczaj nie mają racji bytu. No ja mam nauczkę najzwyczajniej w świecie gdzieś tam, jak powinno się robić, jak się nie powinno robić, ale no ale jest w tym też moja wina. Ja to widzę i wiem to i przepraszam was wszystkich za to. Mam nadzieję, że gdzieś tam dobrzy ludzie zrozumieją, że nie robiłem tego w złej wierze, tylko w dobrej. Wszystko, co robię, staram się robić w dobrej wierze, a przede wszystkim rozprawiam się z właśnie tymi pseudogangsterami, z którymi zwykli ludzie zazwyczaj boją się rozprawić, bo boją się problemów, bo oni też bywają niebezpieczni. A ja się nie boję, bo ja nie mam nic do stracenia. I mam nadzieję, że te filmiki skończą erę pseudogangsterów. Słuchajcie, jak ktoś chce się śmiać z psychotropa, że się ścikał na transmisji, to ja się właśnie ścikałem. I co? Jestem niedobrym człowiekiem teraz? Rozumiecie, o co chodzi? Takie gadanie. Zresztą chuj wie, czy tak było, mówi, że nie. Ja jestem w stanie mu wierzyć. Fakt jest taki, że nawet gdyby tak było, to co? A gdybym się teraz ścikał, a w ogóle na przykład jak umierałem, nie? Jak wisiałem na metalowej lince, to ścikałem się w spodnie normalnie, bo puszcza pęcherz moczowy w sytuacji, kiedy jesteś bardzo blisko śmierci. I co? Jest to coś złego? I to czyni z kogoś złą osobę? Że ktoś gdzieś tam po prostu straci przytomność na odklejce i gdzieś tam się coś stanie takiego? Nie, właśnie. I to jest myślę, że to jest taka fajna puenta, że nie liczy się to, czy ktoś tam na odklejce na odpierdalacz ten, no chyba, że kogoś by skrzywdził, żeby się na takiej odklejce, nie wiem, rozjebał na kolegów, no to wiadomo, nic tego nie usprawiedliwia. Ale jeżeli ktoś nikomu krzywdy nie robi, to jest to jego sprawa. Nie czyni go to złym człowiekiem przede wszystkim. No, to jest właśnie to. Ale konfidenctwo i trzymanie się z konfidentami zawsze czyni złym człowiekiem. Uważam, że podsumowaniem całej mojej dzisiejszej wypowiedzi, całego dzisiejszego GSP wyjaśnia, jest ten plakat. Widzimy tutaj cały przekrój ekipy gangu policyjnych podpierdalaczy, tak zwanych Angry Birds, gang agresywnych kogutów. Jest tu Marcin Przytulony z Gawronem, Marcin Przytulony z Sobotą, zapłakany Peterek i nagłówek, który mówi wszystko. Dziękuję wam za dzisiaj. Więcej nie będę się wypowiadał na temat tych osobników. Mam nadzieję, że ten filmik, jakże długi, będzie dla was wystarczającym wyjaśnieniem.